Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 33 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, wybaczcie, że mogę tak dziwnie mówić, ale po prostu używam aktualnie pastylek na gardło. No i po prostu ciężko się z nimi jednak gada. Ja chyba miałam w planach wziąć sobie miksturę prędkości, ostatecznie tego nie robię, bo w sumie nie potrzebuję. Wiecie, moim celem jest teraz, żeby zbadać okolice tutaj, które nie są jeszcze pokryte lodem, bo lodowe chciałabym poświęcić im całkiem inny odcinek, wiadomo, jak pójdziemy po lodowego smoka. Dzisiaj miałam w planach kamiennego, ale zanim kamienny smok, to chciałabym troszeczkę tutaj nadrobić expa, bo w tym lesie jest bardzo dużo zębaczy i one nie powinny mi sprawiać większych kłopotów. No a mimo wszystko to jest jednak chodzące expowisko. No sami widzicie, co się tutaj po prostu dzieje. Tu jest miliony jaszczurek, po prostu zębaczy. To aż żal z tego nie skorzystać, powiem szczerze. Szczególnie, że i tak bym musiał przyjść na to jakiś tam moment. Co ty robisz? Podoba mi się to, co się dzieje. I tak by przyszedł moment, żebyśmy to robili. Więc dlaczego by tego nie zrobić teraz? Wow, tak się zakręciłam, że nie wiedziałam, gdzie jestem przez chwilę. Tutaj akurat ostrożniej bym wolała, bo z tymi jaszczurkami to lepiej jednak pojedynczo. Szczególnie, że jest ich tu trochę. Istnieje coś takiego jak kryt? Dziękuję. No i właśnie, wiecie, chciałabym też tego kryta sobie udoskonalić. Dlaczego ja tego nie mogę zebrać? Sporo ognistych paskud. Tu nawet jakieś ciało jest. Strażnika. Dobra, na szczęście pojedynczo powinny się na mnie rzucać. Cztery zębacze, cztery ogniste jaszczurki. Dobra, pani jaszczuro. Nie no, raczej jestem dobrej myśli, jeżeli o to wszystko chodzi. Bo wiecie, no tutaj jest, tak jak mówiłam, już darmowe po prostu expowisko. Tutaj nie ma jakichś wymagających przeciwników. A ja bym się jednak też chciała przygotować, zanim pójdziemy się spotkać z kamiennym smokiem, bo nie wiem, jak to działa, ale pamiętam, że od kamiennego smoka w sumie zaczynają się już kłopoty, przynajmniej w tym gotiku 2 Noc Kruka. Co ja rozumiem przez kłopoty? Ano, to rozumiem przez kłopoty, że po prostu jest on dosyć wytrzymały. I ten nieognisty, on już chyba, nie wiem, jak jest w gotiku 2 oczywiście zwykłym, ale one w tamtej części mają regenerację po prostu, a widzę, chcecie jeść, a nie mnie. No cóż, dobra. Może tak będzie szybciej. Zauważam, że zaczęło mi trochę lagować w tym momencie i to jest bardzo dziwne zjawisko. Dobra, tu jest, widzę, przyjemnie w miarę. No i dobra. Cóż my mamy tutaj za ciało? Czy to jest jakieś zadanie, o którym nie wiem? Dobre pytanie. Den. Na to wygląda. Złoto, złoty naszyjnik, złoty pierścień, stara moneta, srebrny świecznik i pierścień srebrny. No gościu miał imię, więc to już tym bardziej mi wygląda na jakiegoś questa. Zróbmy zapis, bo jeszcze się nie zapisałam chyba w tym odcinku ani razu. Nie wiem, czy się zapisałam. Może się zapisałam, ale... tu jest, widzę. Okej, bo tu są też orkowie. Ja bym zaczęła od orków, oczywiście. Tylko ty się, chłopie, nie baguj. Dobra, bo tutaj jest naprawdę sporo expa, który jest naprawdę przyjemny. Jest fajnie.
Tych zębaczy też jest tutaj od groma. Może tutaj też są jakieś zadania, o których ja nie wiem, albo takie właśnie mini zadania. Czyli coś jak mieliśmy w drugim rozdziale, kiedy tu przyszliśmy. Bo było wtedy coś takiego jak takie mikro zadanie, bym powiedziała. Ale was tu nasrało. Boję się tylko, że tam mnie zaatakują aż trzy te zębacze. No ich jest tutaj... Nie wyrażę się w ten sposób. Dużo. Muszę je poodciągać pojedynczo, bo jak mnie zaatakują całą piątką, to zrobi się naprawdę nieprzyjemnie już wtedy. Ta odległość chyba powinna wystarczyć. Wiecie, dwójkami to one mogą mnie nawet atakować, mi się nic nie stanie. Ale jak mnie zaatakują cztery na raz, albo trzy, albo pięć, to się robi problem. Nie, wiecie co, aż żałuję, że teraz się nie nauczyłam tego wszystkiego. Tych rogów i tego całego tałataństwa, ale z drugiej strony nie narzekam jakoś bardzo na brak pieniędzy i w ogóle, więc w sumie wiecie, uczę się tylko tego, co jest mi potrzebne, tak, w 100%, czyli chociażby te rogi, no bo jest znane zadanie, tak? Jakby było zadanie z rogami smoczego zębacza, to też bym się tego nauczyła. No i już jest kolejny poziom, widzicie, jak szybko? Dobra, na te dwa mogę w sumie chyba wyruszyć od razu, nic się nie stanie. One czegoś pilnują, jakiegoś eliksiru. Dobra, nawet ładnie kryty weszły, to mi się podoba. Nie, widzę, że one mi dużej krzywdy jakoś w sumie nie robią. Eliksir zręczności znalazłam, z tego co widzę. Popijemy od razu. Szkoda, że tak eliksirów siły nie znajduję, tak jak tych zręczności, bo naprawdę przydałyby się. Ale podejrzewam, że to jest nie bez powodu, tak. Wiecie, ja sobie tak na spokojnie eksploruję, na spokojnie sobie ekspię. Przyznam się, nigdy tu nie byłam. Jak grałam sobie w Noc Kruka, to w ogóle nawet tutaj nie wlazłam. Przynajmniej nie pamiętam w ogóle, żebym to robiła. To jest rzecz, którą ja już powtarzam chyba 50 raz. Ale ja kompletnie nie pamiętam sytuacji, żebym ja tak sobie, wiecie, biegała luzem, biła wszystko po prostu, co istnieje. Nie było takiej sytuacji, ani trochę. Jakiś pierścionek znalazłam. Co to za pierścień? Może mi się przyda. Ochrona przed ogniem, przed bronią, maksymalna mana chyba to była. Niestety. Raczej nie dla mnie. Zróbmy jakiegoś save'a, bo za duży postęp, żeby tego nie stracić. No i trzeba przyznać, że też nawet fajnie mi się te moje punkty zdrowia trzymają w tym momencie. Tam są orkowie. W porządku. Ciekawi mnie, czy też jak pójdziemy sobie... O, tutaj też są orkowie. Troje. No dobra, to może być wyzwanie. Oczywiście... Jeżeli ja będę tak się dawać oklepywać, to tak, to będzie wyzwanie. To nie powinno być dla mnie trudne, natomiast ja nic nie widzę aktualnie. Dobra, jeszcze ty zostałeś. Niepotrzebnie się tak dałam sklepać. Czy ja mam jakieś leczonko podłączone? Mam. Nie mam tyle many? Poważnie? To ile to ode mnie wymaga? Aż za wiele.
chyba 15 many. Super. Gdyby tak jeszcze dało się niczego komuś, wiecie, sprzedawać te orkowe topory na przykład za lepszą cenę, to by już naprawdę można było z tego wyciułać niezłe pieniądze. Dobra, nie wiem, czy tutaj orków jest więcej u góry. Możliwe, że... Dobra, jest ich więcej. Chociaż widzę, że oni raczej tak sobie dwójkami stacjonują. Takie dwójeczki to mnie wiecie. No, takie w miarę są w fajnych odstępach. Wiecie, z tymi orkami jest tak, że lepiej się zająć najpierw jednym i niech drugi na sklepie. Widzę, że czasami nie załapuje to tak jak trzeba. To jest bardzo dużo expa. Ja podziwiam ludzi, którzy na przykład w drugim rozdziale niczego tu nie znajdę. Po prostu nic tu nie się ma. Tym zajmują. No ja się tym nie zajmuję nigdy w drugim rozdziale, bo nie jestem po prostu typem osoby, która stara się za wszelką cenę wymaksować grę. Bo wydaje mi się, że to o to po prostu chodzi. Są kolejne smocze zębacze. To miejsce też poznajemy, wydaje mi się. Nie, ja jestem w sumie usatysfakcjonowana, tylko szkoda, że nie umiem tych rogów wydobycia. Bo to mnie akurat naprawdę teraz piecze po prostu w tyłek. Dobra, w sumie jak zaatakują we trzy, to też się nic nie stanie. Już zauważyłam, że mi nie robią większej krzywdy. Podejdziemy właśnie też pod tą kopalnię, bo być może to zadanie jest jakieś z tym gościem, którego ciało znalazłam. Podobają mi się te ciosy, które nie widać, że wchodzą, a wchodzą. To jest naprawdę fajna rzecz. Wygląda to po prostu tak dosyć spektakularnie. Jest tylko jedna rzecz, która mnie boli, mianowicie, że zębacz nie schodzi na strzała. Ale myślę, że to jesteśmy w stanie wypracować po prostu dając sobie w siłę. I tutaj nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Cześć, panie rycerz. Hej, ty! Będziemy się bronić. Czy ktoś tutaj był, komu mogłabym ewentualnie zdać jakiś raport, spytać? No tutaj był tylko ten kopacz w sumie. Jest Grimes. Hej, ty! Jak idzie praca? Te skały są cholerne. Dobra, ty nic nie powiesz. Szkoda. Liczyłam na jakiś expik, bo poprzednich... Jak byliśmy u Markusa, to coś z tego wyszło. Kolejne zębacze. Czyli tutaj nikt mi nic nie zleci. Będziemy się... Dobra, no to nie. O! Troll się tu pojawił. To akurat jest nowość. Nie pogardzę trolem akurat. Jest rzecz, której jestem bardzo pewna, mianowicie ja bym tutaj nigdy tak nie chodziła właśnie w nocy kruka. Nigdy. I powiem wam, że może taki zwykły Gothic 2 właśnie bez nocy kruka pozwoli mi docenić potencjał tej części, bo tak jak ja już wiele razy wspominam, po prostu nie lubię nocy kruka. Bo ja grając w noc kruka nie czuję, że gram w Gothica 2, że tak powiem. Jakkolwiek dziwne to dla kogoś nie jest. Tutaj już są te tereny białe, po których ja bym chodzić nie chciała. Po drugiej stronie się chyba nie zryspiły żadne topielce. Tam są teraz łowcy smogów, no właśnie. To jest rzecz akurat, którą gdzieś wyczytałam na solucji, że oni tam będą. I tutaj gdzieś widziałam jeszcze orków. Tam są. Konkretniej.
I wiecie, jeszcze problemem będzie przebić się pod górską fortecę, bo tam będzie trochę praktycznie... No będzie z tym kłopot, nie powiem, że nie. Dobra, bo to jest bez sensu, kiedy ja się tak męczę. A nie muszę się tak wcale męczyć, jak się męczyłam. Niczego tu nie tutaj znajdę. Możliwe, że gdzieś sobie kiedyś spacerowałam w tych okolicach, ale na pewno nie na taką skalę jak teraz. Tam są nawet wargi. Niczego tu nie znajdę. Tutaj jeszcze orkowie gdzieś chyba na dole powinni być, no nie? Czy mi się to tylko wydawało, że oni gdzieś tutaj chodzili? Słyszę, ale nie widzę. Tak, są bodajże na dole. Mhm, jak najbardziej. Witam serdecznie. Chyba mnie stracili ze wzroku. Spoko. Słyszałam też warga, ale nie widziałam na razie. Nic tu nie ma. O, tutaj jesteście, witam. Ej, dałam się. Jeszcze ten warg żyje. Dobra. Aż wiecie, tutaj się aż przyjemniej bije tych orków. Nawet przyjemniej mi się to robi niż w jedynce. Bełty i kusza jest nawet jakaś. Ale wydaje się być zwykłą kuszą. Tu już jest przejście chyba bezpieczne. Chyba wyczyściliśmy cały ten teren. Zawsze możemy jeszcze wejść na górkę i użyć kuszy. Chociaż tam jeszcze widziałam te wargi na górze. Tylko pytanie, czy same? Ojojoj, tu jest impreza, widzę, większa. Nie spodziewałam się tego akurat. Idziesz? Ała! Dobra, na luzie. Trzeba przyznać, że to była bardzo dziwna ekipa. No i tutaj zostały mi jeszcze te wargi. I to chyba wszystko. I możemy się udawać już pod górską fortecę. Tylko może, żeby nie przesadzić trochę. Niczego tu nie znajdę. Dobra. To co, może się wyleczymy czarem, tylko potrzebuję many troszeczkę więcej. I piątkę, jeżeli można. Całkowite uleczenie i możemy stąd już chyba spadać. Zobaczmy, jak się klaruje nasz nowy poziom. No ładnie jest, nie powiem. Siła, dobra. Tu już jest chyba... Czemu ten kamień się świeci, kiedy ja koło niego idę? Tu już jesteśmy chyba na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o wszystko. I teraz tak, jak stoimy z czasem, bo to jest też ważna rzecz. 20 minut na expieniu nam zeszło. Spoko. I teraz jakby się tutaj dostać najszybciej? Może się przemienimy w jakiegoś stworka i pobiegniemy sobie po prostu... Leczenie, zniszczenie ożywieńca. W co ja się mogę zamienić? Przyzwanie to nie? Przemiana w ścierwojada. W sumie ścierwojady całkiem szybko biegają. Także szósteczka i możemy biec.
Bo dlaczego by nie? A, właśnie, przypomniało mi się, że jeszcze chyba tutaj właśnie zostały zębacze. A, okej, okay, dobra. Czyli już wszystko rozumiem, gdzie ja się zapisałam. To nie jest takie proste. Najpierw musimy się z nimi rozprawić, a dopiero potem zamienić, bo chyba orkowie ścierwojadów nie atakują, ale zębacze już tak. Czasami o tym zapominam, że inni przeciwnicy, którzy są zwierzętami... O, tu jeszcze jakiś ork jest. Jak to jest możliwe? Już byłam pewna, że nic tu nie żyje. To jest chyba ten, który mnie wcześniej gonił, ale mi troszeczkę się zgubił. Zapraszam. Tak myślałam, że zaatakuje mnie cała grupa. Dobra, może tak będzie szybciej. Dobra. Przyjemnie. No, ale pluję sobie po prostu dalej w brodę. Wydawało mi się, że orka widzę, ale chyba jednak nie. Dobra, czyli rozumiem, ja sobie tego nie podpięłam. Nie. Tak zrobimy, zapiszemy się jeszcze raz tu. Szósteczka, przemiana w ścierwojada. I biegniemy. Tu już nic chyba nie powinno mnie zabić. Chyba. Chyba, że orkowie polują na ścierwojady, ale nie wydaje mi się. No i co? I pobiegniemy sobie może tędy. Nie, nie polują na ścierwojady. Ale wargi już polują na ścierwojady. Muszę być ostrożniejsza, prawda? To chyba jednak pobiegnę tą drugą stroną normalnie. Z topielcem było prościej, jak się zamieniałam w topielca, ale topielec jest niestety wolniejszy od ścierwojada. Dobra, to pobiegniemy sobie może tędy. Ci orkowie elici mnie najbardziej niepokoją. Oni są dosyć tacy wymagający, to muszę przyznać. Dobra, musimy pamiętać, żeby być z dala od wargów. Tu są wargi. I pamiętać, żeby się nie odmienić przez przypadek wcześniej niedobrze. Jezu, ile tych orków tutaj jest? Bardzo dużo. Znaczy, nie żeby coś, to nie jest ani trochę dziwne, nie? A ciekawi mnie, czy można górą przejść do fortecy. To są polne bestie jeszcze dla mnie. Tam pewnie by się dało też przeleść, ale wolę chyba nie ryzykować. Lepiej mi jest pobiec tędy. Dobra. Dobiegamy już na miejsce w sumie. Tu jest dwóch orków, tu jest dwóch orków. Moglibyśmy sobie to zabić. Ale to myślę, że jeszcze będzie na to czas później. Chwilowo się możemy zatrzymać w tym miejscu. No i co? I może zrobimy save'a, żeby nie stracić postępu. I idziemy do górskiej fortecy. Trochę się cykam. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Czy ja w ogóle mam jakiś, tak na wszelki wypadek, jakiś deszcz ognia albo coś w tym stylu? No nie mam. Mam tylko dużą ognistą burzę. Coś możemy jeszcze pogadać? Chyba niekoniecznie. Cześć, Gorn. Hej.
A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. Okej, jedna droga, czyli tamten most pewnie się zawalił. O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. Mhm. A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Dobra, to możemy ruszać. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? Ale coś sobie wyjaśnijmy. To moja bitwa. Tym razem to ja idę z przodu. Dobra, to leć. W ogóle śmieszy mnie to, że oni wszyscy mówią, no jak za dawnych dobrych czasów. To było miesiąc temu około. Jakby biorąc pod uwagę, że... Kurde, goblinie jagody. Jakby biorąc pod uwagę, że my jesteśmy... Byliśmy miesiąc pod skałami. A tamte wydarzenia z barierą to nie były jakieś kosmiczne odległości czasowe. No to wiecie. To jest dla mnie takie dziwne trochę. Mogę bić to? Mogę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie ich znajdę. Ich bronie gdzieś polazły. A, widzę, że Gorn jest śmiertelny tutaj. To jest jakaś nowość dla mnie. Nie wiedziałam. Czym wy walczycie? Jaszczurzy miecz. Ale słabizna. Dobra. Nie ma czego plądrować. No chodź, parszywa bestia. Dobra, podoba mi się, że Gorn tu lezie. Widzę, że on w ogóle nie ma zamiaru na mnie czekać. No to nie, no to chodźmy. Ej, dobra. Nic tu nie ma. Sporo ich tutaj. Mam nadzieję tylko, że sobie poradzę, bo wiecie, jak na razie to tak trochę mi się fartem chyba udaje przeżyć. Znaczy wiadomo, jak się na nich rzucę. Wiadomo jak, to może być problem. Szkoda tylko, że Gorn ze mną nie pójdzie tam na górę.
niczego tu nie znajdę. Z tego co pamiętam, to on ze mną nie pójdzie zbyt daleko. Ha, łatwizna. Cóż, przyjacielu, resztą musisz zająć się sam. Spuść im cień. Ja wrócę na swój posterunek i będę dalej obserwował orków. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. No, mam nadzieję. No spokojnie, chwila. Jeszcze się spotkamy. Dobra, to co, może ja się delikatnie chociaż wyleczę. Już mam sporo kasy. No spokojnie nam starczy na zbroję. Wiecie, bałam się, bo wyczytałam gdzieś, że potrzeba 12 tysięcy i właśnie tych 20 łusek, no nie? I wiecie, 12 tysięcy to było dla mnie takie, jak to? Skąd ja mam sobie wziąć 12 tysięcy? Jest golem. A, i w ogóle dowiedziałam się, o co chodziło z tym magicznym jakby golemem. Ja pierdziele, ty jesteś okropny. Dobra, zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. No, spamerze głupi. Z golemami się ciężko walczy. Mimo, że są, wiecie, takie dosyć niby proste, banalne. Zauważyłam, że w ogóle w podstawowym Gothiku 2 nie ma czegoś takiego jak pełnia życia i pełnia many. No ale w sumie nie dziwię się, bo szczerze, ja jakoś nie, wiecie, nie narzekam na deficyt mikstur leczniczych. Żebym tego miała jakoś mało bardzo. W ogóle ile ja mam HP? 331, no to przepraszam bardzo, jakbym miała tyle w nocy kruka, to przecież bym umierała co 5 minut. Tam mając 600 jest problem. No nie, więcej golemów. Dobra, jeszcze cios, pięknie. Łap to, zanim to odjedzie. Powiem wam, że podoba mi się to, że twórcy zagospodarowali tutaj właśnie Górniczą Dolinę jeszcze raz. Ty się cofaj, paskudo. Jak go przynerwimy do ściany... Czy ja coś mówiłam? Przepraszam bardzo. Nie lubię tego bardzo robić. Może być problem, żeby dzisiaj tego smoka jednak pokonać, wiecie? Dobra, ja się muszę skupić nad tym golemem po prostu. Ła! No! No! Nie zapisuj gry. Nie chcemy mieć zapisów w powietrzu. No, z golemami jest problem. Solidny. Chodź tu. Chodź. Tak jest chyba prościej, wiecie? No. Kupo kamienia. No. I to jest dobra taktyka. Chociaż nie powiem. Najwięcej problemu mi zawsze golemy ogniste sprawiały. Dzień dobry. Dobra, trochę was tutaj dużo. Ajajaj, tylko nie róbcie mi tak, proszę, bo to nie jest dobry pomysł, nigdy. No, a ja już się nie mogę cofnąć za bardzo. Trochę oberwałam, no nie powiem. Ci jaszczurzo ludzie trochę biją.
Nie ma czego plądrować. Czy tam jest szczuroczłeki? O nie, tylko nie wy, cholery jedne. Jeszcze lepiej. Będzie ciężko, powiem wam, bo szczerze, najprościej jest się bić z harpiami, bronią na dystans. Na szczęście mnie nie bije jakoś bardzo ta harpia. Niczego tu nie znajdę. Idziesz? O nie, ale zejdź. Jeszcze czego? O kurde, dobra. Nic tu nie ma. Ten chyba spadł z wysokości jakimś cudem. No, nie powiem, ta forteca też się trochę zmieniła, była inna wcześniej. Dzień dobry, przepraszam, przeszkadzam komuś może? Dzień dobry. Dobra, myślałam, że już umarł. Już słyszałam smoka. Dobra, bo ty jesteś niżej. Tobie się nudzi. Mogłabyś zejść ze mnie. Dobra, no. Wątpię, że mi to coś da. Dobra, zlazła. No, wyciągnij to. Węgiel. Dzięki serdeczne. 250 sztuk złota. To jest całkiem fajnie. Są szkielety, tak jak w tym, w jedyneczce? O kurde, jest demon. Tego się już w ogóle nie spodziewałam. Nie pamiętałam o tym. Może ja nie chcę jednak sprawdzać, jak on bardzo bije. O Boże! Jest wymagające to. O kurde. Ale 600 expo. I tutaj się właśnie cieszę, że się nauczyłam tych serc, bo mogę dzięki temu serce demona sobie wziąć. Czy tu jest eliksir siły? Błagam, powiedzcie, że to jest mikstura siły. Nie. Eliksir życia jeszcze lepiej. Dawaj mi to. Dobra. Spoko. Wytryszek, tak żebym sobie nie złamała przypadkiem zbyt wielu. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo. Kurde. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo. Esencja. Kolejny eliksir życia. Aż jestem w szoku, powiem szczerze. Plus 30 HP tutaj tak po prostu sobie leżało. Nie żeby coś, ale to jest dużo. Regał na książki. Coś nowego przeczytam. Jakiegoś expa zdobędę. Łowca i zwierzyna to nie chcę tego. Tu. Może jakieś składniki. Mikstury powodujące stałe zmiany. Super. Chyba już wszystko wiemy. Możemy się wyleczyć, chociaż delikatnie. Znaczy delikatnie, prawie do fulla, ale to jest dla mnie delikatnie. Jakby ktoś się zastanawiał. Trzeba będzie coś jakoś spożytkować te punkty nauki, bo... Co tu się kurde dzieje tam? Znaczy się tu, znaczy się tam, znaczy się nie wiem o co chodzi. Kto wyciągnął broń? Uuu, dzień dobry. Dobra. Super. Co my tu mamy? Katowski topór. To jest chyba jednoręczniak.
Tak jest, 65 punktów obrażeń. Zupa rybna. No, nie wiem, czy chciałabym jeść zupę, która przeleżała w takim miejscu cholera wie ile czasu, bo na pewno nikt nie ugotował jej wczoraj. Nie wiem, no tak mi się wydaje. Niczego tu nie znajdę. Jaszczurzy mieczek, dobra. Tutaj weszłam. Co tutaj, jakaś rotacja była, przepraszam? O Boże, nie! Fuck! Nie zapisałam się. O Boże święty. Niedobrze. Nie spodziewałam się golema w tym samym miejscu, co... Powiedzcie mi, że już to ogarnęłam. Błagam. Tak. O Chryste. Dobra, to wiecie co, ja pójdę tędy sobie. Halo. Zapraszam. Wiecie, żeby tego golema nie dotykać na razie, bo to się naprawdę źle skończy. Gorzej, jeżeli ja tutaj umrę przez tych jaszczuro ludzi. No bardzo to jest możliwe. No, jak mnie obejdą, to tak. Okej. Dobra, żyjemy, żyjemy. Zapisujemy się, przepraszam bardzo, żeby nie było przypału. Nic tu nie ma. I tak już przypałem było zdechnąć przez tego golema. No ale mnie naprawdę tak przygwoździli dosyć solidnie. O, 20 mana, to się przydam. O nie, nie przyda się. A ja już miałam mówić, że mam jakieś leczonko. Nie masz nic. A nic. Dobra, demon pokonany. Ile mam HP? Dobra, wypiłam te potki. To się aż musiałam upewnić, żeby nie było. Dobra, zbieramy rzeczy stąd. Tutaj coś jeszcze było, oprócz tej zupy rybnej? Był skórzany mieszek. W ogóle te mieszki muszę pootwierać. Jezu, ile ja muszę rzeczy zrobić w tej grze. Może dzisiaj dojdziemy do tego smoka i może go pokonam normalnie. Chodź tu. Dobra. Był nawet łatwiejszy sposób na pokonanie tego golema, ale ja go nie znałam wcześniej. Jedno takie serduszko pokazuje niby, że 300 warte. To jest dużo pieniędzy. Skała. A przepraszam bardzo, którędy ja mam wejść na górę? Bo to jest aktualnie nurtująca mnie rzecz. Byłam pewna, że tędy. No nie do końca. Tędy mam wejść? A no tędy, tu się coś zawaliło i dzięki temu mogę tutaj wejść. Kolejne rzeczy, nawet jakieś miksturki. No dobra. Tam są kolejne harpie, lepiej się zapisać. Jak my stoimy z czasem? Pewnie do dupy. No do dupy będzie długi odcinek. Nie miałam tego w planach. Dobra, chodź tu. Bo potem będę miała więcej problemów z tobą. Niż mi to potrzebne. Aha, no to cudownie. Mam nadzieję, że... Mam tyle bełtów. Żeby się ciebie pozbyć. Ojeju.
Dobra, do widzenia. No i sam pierw się upewnię. Nic mnie tu nie zaatakuje? No wygląda, że nie. To otwieramy. Lewo, prawo. Okej, chyba ten sam zamek. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Tak, tylko że skrócony. No dobrze, może być. Wiecie co, zastanawiam się. O Boże. Mogę. Spokój mi tu. Dobra, wcześniej mi lepiej poszło z taką grupą. No, mogę się nie blokować na nie wiem czym. Ojej. Nie ma czego plądrować. Wiecie co, zaczynam się zastanawiać. Nic tu nie ma. Czy w kolejnym odcinku nie pójdziemy dopiero po tego smoka? Bo przebijanie się przez tą fortecę też zajmuje trochę czasu. A ja mimo wszystko poświęciłam też swoją uwagę innym rzeczom. Wiecie, chociażby no... Ekspiliśmy, tak? Dobra, tam chyba jest dalsze przejście. Cofnęłabym się jeszcze tu. O Boże, ile was może tu być? Masakra. Zawsze tu było tyle golemów. Jakoś sobie nie przypominam. Lewo, prawo. Dobra, już inny zamek. Lewo, prawo, lewo. Naprawdę? Naprawdę. Wiecie co? Najwyżej zrobię dłuższy film. W sumie co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi. Mogę sobie pochodzić. Tędy przyszłam, tak? Tak, tędy przyszłam. To było to. Tu jest tak jakby dalsze przejście. A co jest tam? Gdzie byłam wcześniej? A, nic. Czyli okej. Okay. Czyli zgubiłam się po prostu. Dobra, mamy więcej harpi. Naprawdę, będziesz mi to robić? Chodź tu. Dziękuję. Kolejna kuźwa się znalazła. Spadaj na dół. Nie? To nie. Powiedz mi, co ty robisz. Gdzie mój znaczy się kryt? Przepraszam. No to... To, żeś się zabawiła? Co to miało być? Aha. Dochodzimy do leża chyba. Do widzenia. Ciekawe, co z tą harpią. Mhm. A coś tu znajdę? Nie. Szkoda. Tu jest kolejny łowca smoków. O, korzonek, to się przydaje. Ty
ty pilnujesz jakiejś mikstury, więc ja sobie nie mogę tego odpuścić. No ile mogę? Zauważyłam, że jak macham w prawo, to jest większa szansa na kryta. Ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Jak wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Dziwna sprawa. Taka, wiecie, taka nielogiczna. A może i właśnie logiczna. Upewnię się tylko, czy mam oko i nosa na sobie, ale powinnam mieć, mam. Było ładowane. Jest smok. Nie masz eskorty tutaj nigdzie? To aż dziwne. Dobra, tego to powiem wam, trochę się boję. Bo ten już ma chyba regenerację życia. Boję się, że sobie nie damy rady. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie. Tacy waleczni i tacy wątli. Wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrzności ścierwojadom. Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc! Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz Pan i Jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się Jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując Jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a On zapanuje nad światem. W porównaniu z Nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz Pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem, ale otworzy się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata, a przecież ogień spala całe życie, pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia, ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Kim jesteś? Nazywam się Pedrakan. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. Dość gadania. Oko straciło swą ochronną moc. Przygotuj się na śmierć. Troszeczkę się obawiam. Nie masz regeneracji, to ci to dodali, widzę. Wow. Czyli wychodzi na to, że... Być może żaden smok nie ma tutaj w podstawowym gotiku. Chociaż ty, widzę, częściej zionisz ogniem. O Boże, ja już nie mam HP, co się dzieje? Dobra, cofnęłam się trochę. Pij to, chłopie. Dobra, zrobimy jakiegoś takiego save'a tutaj pobocznego. Czy ty masz regenerację życia, czy nie masz? Nie wiem. No
Dobra, jest to dosyć wymagające, nie powiem, że nie. Zresztą przy tamtym nam też pomagano, prawda? Pij to. Trzeba będzie się w eliksiry do tego. Wstawaj, chłopie. No, co jest? Tu tak działa? No, podejdę chociaż do ciebie. Dobra, zapis. Dobra, ty masz dobry zasięg, ja też mam dobry zasięg, albo i nie mam. No, jest problem. Jeszcze cios? Może dwa? Super, udało się. No nie powiem, było to trochę wymagające, ale tylko trochę. Skórzany mieszek, skórzany mieszek, skórzany mieszek. Wilczy kieł, złoty talerz, skórzany mieszek, srebrny talerz. Lekki miecz dwuręczny. Ja szukam tego pięknego sekstansu jest. Możemy go potem oddać Ramirezowi. No i co? I skórzany mieszek. I to wychodzi na to wszystko. Dobrze, moi drodzy. W takim razie wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, bo już jest dosyć długi. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Sporo expa, sporo wszystkiego. Jesteśmy już blisko kolejnego poziomu. Trzeba zagospodarować punkty w coś. I myślę, że się już zastanowię w kolejnym odcinku, bo będziemy wracać na zamek. No i zobaczymy. Dzięki Wam, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć!